Cześć, witajcie. Z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zaprezentuję Wam kompletną dyskografię pewnego zespołu. Przeze mnie bardzo szanowanego, lubianego. Uważam, że to jest jeden z najlepszych ogólnie zespołów rockowych i ogólnie zespołów muzyki popularnej, jaki kiedykolwiek powstał. Według mnie jest to muzyka popularna, ale bardzo wysublimowana. Chodzi mi o brytyjski rockowy zespół, który powstał w roku 1977. Jest to przeze mnie uwielbiane Dire Straits. W tym odcinku zaprezentuję Wam już kompletną studyjną dyskografię i nie tylko, ponieważ mam jeszcze parę ciekawostek bardzo istotnych w dyskografii tego zespołu. Jest to pierwszy materiał na kanale, w którym prezentuję kompletną dyskografię. Ogólnie po prostu przyglądam się dyskografii danego zespołu. Zazwyczaj bywały pojedyncze recenzje płyt studyjnych, płyn kompilacyjnych. Czasami nawet nagrałem jedną recenzję albumu DVD, ale dzisiaj postaram się zaprezentować Wam pokrótce, bo myślę, że nie rozciągniemy tego materiału do jakichś naprawdę ogromnych, ogromnych rozmiarów. Chodzi mi o 20, 30 czy 40 minut. Myślę, że w 20 minutach się zmieścimy, ale też nie chcę pominąć istotnych faktów w historii tej przeze mnie bardzo lubianej grupy. Pierwszym albumem, jaki ta grupa wydała, był to album o tym samym tytule, co nazwa zespołu, czyli Dire Straits. Wydany w roku 1978 był to krążek, który powiedziałbym przewrócił rynek muzyczny o 180 stopni, jak nie o 360. Albowiem koniec lat 70. był to okres w muzyce, przynajmniej po dwóch stronach Atlantyku, takich, oczywiście chodzi mi o Stany Zjednoczone i o Wielką Brytanię, kiedy to królował, powiedziałbym przeze mnie, no nie za bardzo lubiany rock. Widzicie, teraz mi wyleciało z głowy punk, tak, po prostu królował punk rock. Jest to oczywiście rock, który od takiego klasycznego brzmienia z lat 50., 60. nie ma za dużo, nie ma w ogóle prawie że nic wspólnego. Jest to, powiedziałbym, przeze mnie tak nazwana nawalanka. Ja za bardzo tej muzyki nie lubię. No ale oczywiście na pewno są fani tej muzyki. Wyszło, no oczywiście powiedziałbym, druga połowa lat 70. to wysyp albumów tego gatunku. No i wtedy pojawia się zespół, którym powiedziałbym dowódcą jest Mark Knopfler wraz ze swoim bratem Davidem. Do grupy dołącza John Easley, Pick Withers oraz Move Winwood, który odpowiada za produkcję. Nagrywają oni rok później, w roku 1978, album debiutancki. Jest to dla mnie o tyle istotny album, albowiem ten krążek, który dostał się do pierwszej dziesiątki list przebojów po obu dwóch stronach Atlantyku, drugie miejsce w Stanach, piąte w Wielkiej Brytanii, ogromny hit, ale ten album z punk rockiem, wtedy tak bardzo popularnym, nie ma nic wspólnego. Mamy tutaj bardzo proste rockowe piosenki oparte na, powiedziałbym, klasycznym rockowym zespole, czyli chodzi mi oczywiście o gitarę elektryczną, gitarę rytmiczną, bas oraz perkusję. Naprawdę ten album jest tak świeży i on tak fajnie brzmi, że według mnie po tych 43 latach od premiery leciutko, minimalnie się zestarzał, a to naprawdę zdarza się bardzo rzadko. Mamy tutaj materiał bardzo przebojowy, o czym świadczy singiel wydany z albumu, chyba już powiedziałbym klasyczny, Sultans of Swing. Piosenka okazała się ogromnym hitem, zajęła czwartą pozycję w Stanach Zjednoczonych, ósmą w Wielkiej Brytanii, czyli znowu, tak samo jak album, singiel dotarł do pierwszej dziesiątki po obu dwóch stronach Atlantyku. Ogromny sukces, ale według mnie sukcesem tej piosenki jest charyzma wokalu, troszeczkę takiego luzackiego, chociaż i melancholicznego wokalu Marka Knopflera, który, powiedziałbym, w 100% nie śpiewa, ale jest to taki, powiedziałbym,
jest to takie, powiedziałbym, melodyczne brzmienie, bardzo charakterystyczne, wręcz niepowtarzalne. Czasami jakby recytował tekst piosenki w troszeczkę przyspieszonym o 2 razy tempie. No to jest właśnie brzmienie wokalu Marka Knoplera. Może ono komuś przypaść do gustu, albo nie. Mi przypadło za pierwszym przesłuchaniem. Płyta pokryła się dwukrotną platyną w Stanach, dwukrotną platyną w Wielkiej Brytanii. No i ogólna światowa sprzedaż tej płyty jest szacowana powyżej 5 do 10 milionów egzemplarzy, czyli jak na debiut naprawdę wydawnictwo bardzo udane. Na uwagę przede wszystkim dla mnie zasługują jeszcze dwie kompozycje, które bardzo mi tam na tym albumie odpowiadają. Mamy tutaj 7-9 utworów. Powiedziałbym, wszystkie są perełkami. Dla mnie jest to, no, 9 na 10. Jedyna piosenka, która mi częściowo nie odpowiada, większości osobom ona bardzo się podoba i jest uznawana za ogniwo albumu, ale mi po prostu nie wpadł, tak powiedziałbym, do końca, nie przypadł do gustu utwór Six Bled Knife. Uwielbiam pierwszy utwór, drugi utwór, które według mnie wiążą się, chociaż ten drugi jest bardziej dynamiczny. Sitting Me Up to jest takie nawiązanie do. Nawet mogę powiedzieć, że to jest to takie trochę a la country amerykańskie. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym Sultans of Swing, który trzeba posłuchać. In the Gallery, czyli odejście w takie, powiedziałbym, nawet reggae. No i te pozycje po prostu płyną. Po prostu tak, jakbyśmy słuchali tego w jakimś, nie wiem, jakby to powiedzieć, fotelu z masażem. Naprawdę jest to tak relaksująca muzyka, że czapki z głów, ale nie dla każdego. Ten album komuś przypadnie do gustu, albo nie. Trzeba po prostu lubić klasyczne rockowe brzmienie. Jezu, 7 minut, a ja dopiero pierwszy album omówiłem. Dobrze. Kolejnym studyjnym krążkiem, drugim, jest Komunikat. Communique, wydane rok później, w roku 1979. Dla mnie jest to jeszcze lepsza płyta niż debiut. Naprawdę, wszystkie piosenki, które na tej płycie się znajdują, są dla mnie 10 na 10. Jest to mój drugi ulubiony album studyjny. Nawet czasami się zastanawiam, czy nie ex aequo z czwartym studyjnym albumem grupy. Jest to płyta, która już kiedyś pojawiła się na kanale, bodajże w top 10 moich ulubionych albumów muzycznych. Polecam wsłuchać się w te wydawnictwo, takie, powiedziałbym, letnie, gorące dni, dzierżąc w ręku jakiś zimny, relaksujący nas oraz lubiany przez nas napój. W tle taka oto płytka grająca. To jest coś pięknego. Dla mnie jest to płyta, która mnie relaksuje, odstresowuje. Kompozycje tak chwytliwe, że nie wiem, czy jakiś taki inny album tak po prostu dla mnie może tak po prostu dla mnie wpływać. Uwielbiam ten album, ale powiem wam, zajęło mi cały okrągły rok, zanim się do niego przekonałem. Na początku te kompozycje po prostu były dla mnie dobre, ale nie dla mnie, po prostu coś mi tutaj nie grało. Ale teraz uważam, że jest to chyba najlepszy album w dyskografii Dire Straits. Mamy tutaj bardzo chwytliwe kompozycje, jak tytułowy, a raczej otwierający album, nietytułowy, Once on the Time in the West, czyli Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Utwór, który charakteryzuje się takim połączeniem folk, co ja gadam, jakiego folku, funku, z takim lawirującą gitarą. Troszeczkę nawet tam leciutko odczuwam wpływy muzyki reggae, trochę taki dziki zachód, tak jak i tytuł. Kolejną, powiedziałbym, przeze mnie bardzo cenioną i najlepszą kompozycją według mnie na albumie jest Where Do You Think You're Going? No coś przepięknego. Przepiękna ballada, która opowiada o rozstaniu dwóch kochanków. Kompozycja, która na początku jest bardzo, bardzo, powiedziałbym, powolna, nabiera tempa poprzez ciekawe motywy rytmiczne, poprzez perkusję. Na końcu mamy wspaniałą solówkę Marka Knoplera, wspaniałego gitarzysty, ale ten utwór pojawił się jeszcze jednej, według mnie, jeszcze lepszej wersji, ale to już zaraz.
Według mnie najbardziej powiedziałbym wpadającym w ucho, najbardziej takim powiedziałbym komercyjnym utworem, który miał nawiązywać do udanego pierwszego singla grupy Sultans of Swing jest Lady Writer. Z tego co wiem, Mark Knopfler zasugerował się programem telewizyjnym, kiedy to jedna z dziennikarek po prostu przedstawiała program. Wtedy Mark Knopfler, jakby to powiedzieć, po prostu tym się posługiwując, napisał tekst do tej piosenki. Według mnie kompozycja bardzo udana. Tak jak cały album, na uwagę zasługuje również przede wszystkim kompozycja Angel of Mercy oraz Single-Handed Sailor. Musiałem na chwilę przerwać, ale już do Was wracam. Jest to płyta, która też jest istotna pod takim powiedziałbym, pod taką za sprawą tego, że założycielski członek, czyli brat Marka Knopflera, udzielił się dla niej po raz ostatni. Kolejny, trzeci album studyjny, Making Moves, już niestety był bez Davida. Pewnie wpłynęło na to, że Mark Knopfler, no nie okłamujmy się, on jest ojcem, głównym powiedziałbym ogniwem zespołu, odpowiedzialnym za sukces, ale też jego postawa była typowo taka, powiedziałbym, tyranistyczna. Może nie tyranistyczna, albo bardzo dominująca. I nie każdy po prostu, tym bardziej jego brat, może nie umiał się zgodzić z tym, że wszystko, co po prostu pozostali członkowie chcieli wznieść te studia, musiało po prostu przejść przez cenzurę Marka Knopflera. Jeśli Marek się z tym zgodził, po prostu wydał to i po prostu doprowadził do ujrzenia tego na światło dzienne. Mark Knopfler pisał większość tekstów. Tylko trzy kompozycje w całej dyskografii Dire Straits nie są Marka Knopflera. Dlatego, no, pewnie David się z tym za bardzo nie zgadzał. No i dobrze, że rozstał się za wcześnie niż i bez żadnego jakiegoś ogromnego huku, skandalu. Po prostu odszedł z zespołu i zostawił Marka z pozostałymi członkami. Powiedziałbym, przed największym sukcesem komercyjnym, jaki miał nastąpić w latach 80. Dla mnie płyta wspaniała, ale trzecia studyjna płyta też jest oczywiście niczego sobie. Making Moves, tak jak wcześniej wspomniałem, płyta wydana w roku 1980. Jakby to powiedzieć, Mark Knopfler po prostu szedł. Widzę, że tutaj po prostu źle złożyłem układkę, dlatego wyciągnę. Wszedł za sukcesem, który po prostu osiągnął. No i bardzo dobrze, bo w roku 1980 została wydana oto taka płytka z bardzo ciekawą okładką, ponieważ jest to oczywiście cała czerwona płyta z tylko niebieską wstawką. Wygląda to jako folder na płytę, stosowany w płytach winylowych oczywiście. Wydana w roku 1980 okazała się kolejnym sukcesem komercyjnym, ponieważ zespół uprościł brzmienie. Kompozycje nadal były bardzo zawiłe, bardzo ciekawe, ale weszedł bardzo istotny nowy instrument. Rok 1980 jest przełomowy dla wielu zespołów. Ja po prostu posłużę się moim ulubionym zespołem, jakim jest zespół Queen, ponieważ w roku 1980 był to pierwszy, w roku 1980 został wydany album The Game grupy Queen. Był to pierwszy album studyjny tego zespołu, w którym pojawiły się syntezatory. Wcześniej o elektronice nie było mowy, tak samo jak w albumach Dire Straits. Ponieważ no, czasami bywały przebłyski, na pierwszym studyjnym albumie nic nie było z motywów klawiszowych, na albumie Communique, chyba w utworze tytułowym, była leciutka partia klawiszowa, ale w roku 1980 na Making Moves klawisze odegrały już, powiedziałbym, dominującą rolę. Dlatego zespół zatrudnił klawiszowca Roya Bitana. Bitan, jeśli dobrze to wymówiłem. Dwie kompozycje. Wspaniałe, wysublimowane, wykwintne, eleganckie. Tunnel of Love, otwierające kompozycję. Jest to otwierające album. Jest to kompozycja, która trwa 8 minut. Co ciekawe, na tej remasterowanej wersji, ponieważ prawie wszystkie moje albumy studyjne, no wszystkie moje studyjne albumy to są. Tutaj co mam, to są remasterowane wersje Vertigo z roku 1996. No niestety nie posiadam oryginalnej płyty studyjnej w dyskografii zespołu wydanej w roku wydania pierwotnego. Tunnel of Love, 8 minut 5 sekund. Kompozycja genialna. Rozpoczyna się
aranżacją zaczerpniętym, jest to intro zaczerpnięte z The Carousel Waltz Richarda Rodgersa oraz Oscara Hammersteina. Dlatego jest to pierwsza kompozycja Dire Straits, która powiedziałbym, w którą w 100% nie był odpowiedzialny Mark Knopfler. Były trzy kompozycje. Jedna jeszcze przed nami, o ostatniej jeszcze wspomnę na koniec. Romeo and Juliet, singiel wydany chyba tylko w Wielkiej Brytanii, okazał się ogromnym sukcesem. Zajął 8. miejsce na listach przebojów. No, ja uważam, że mógł się znaleźć w pierwszej trójce, no ale i tak znalazł się w pierwszej dziesiątce i chwała mu za to, bo kompozycja jest przepiękna. Mark Knopfler gra na gitarze akustycznej, nadaje przepiękny riff akustyczny, który nadaje tej balladzie coś naprawdę bardzo urokliwego i według mnie jest to chyba najpiękniejsza rockowa ballada wszechczasów. Romeo and Juliet. Skateway, Espresso Love to piosenki również, które bardzo pasują do całości. Są to kompozycje, które są bardzo dynamiczne, z bardzo chwytliwym, przebojowym refrenem. Hand in Hand to jest piękna kompozycja. Powiem Wam, że chyba druga moja ulubiona na tej płycie po Tunnel of Love i Romeo and Juliet, czyli trzecia. Solid Rock, czyli to już jest coś takiego, co definiuje, że Dire Straits jest typowym, dobrym, rockowym zespołem, który ma swoje solidne brzmienie, co oddaje tytuł tej piosenki. Polecam się zapoznać z tekstem, z kompozycją, no i oczywiście też z tekstem. Les Boys to jest pierwszy z piosenek kompozycji Marka Knopflera, która jest typowo żartobliwa. Traktuje ona o homoseksualistach w niemieckim Monachium. Tekst oraz kompozycja bardzo groteskowa, powiedziałbym wręcz komiczna, ale jako całość bardzo pasuje do płyty i według mnie ciekawie zamyka krążek, który według mnie jest bardzo udany. Kiedyś czytałem i słyszałem recenzję o tej płycie, że tytuł Tworzenie filmów, że jeśli ta płyta posłużyłaby jako soundtrack do pewnego filmu hollywoodzkiego, to myślę, że ta płyta mogłaby zebrać wiele, wiele Oscarów, tak samo jak i film. Myślę, że jest coś w tym. Album, tak samo jak wcześniejszy Communique, okazał się ogromnym sukcesem, chociaż jeszcze troszeczkę większym, ponieważ zdobył platynę w Stanach. Tak samo jak, nie, Communique zdobyło złoto w Stanach, ale zdobył podwójną platynę w Wielkiej Brytanii. Communique zdobyło pojedynczą platynę w Wielkiej Brytanii. Sprzedaż tego albumu oscyluje w granicach około 5 milionów egzemplarzy na całym świecie. Naprawdę, według mnie, genialny krążek. Co ciekawe, album spędził bodajże 256 tygodni na listach przebojów Wielkiej Brytanii. To jest prawie 5 lat. To może świadczyć o kunszcie oraz docenieniu tej płyty przez Brytyjczyków. Płyta zajęła 1. miejsce na listach przebojów Wielkiej Brytanii. Niestety trochę gorzej w Stanach Zjednoczonych, druga dziesiątka. No, ale cóż, według mnie genialny krążek. Zespół w roku 1981 dał sobie przerwę, ale w roku 1982 wypuścił chyba najlepsze pod względem artystycznym, twórczym dzieło. Love Over Gold. Według mnie ta płyta to jest arcydzieło. To jest majstersztyk. Jest to przeze mnie dotychczas ulubiona płyta, ale od pewnego czasu Communique troszeczkę bardziej cenię. Nie wiem dlaczego, ale jednak. Jest to dla mnie arcydzieło. Płyta ma zaledwie 5 utworów, ale według mnie nic więcej jej nie potrzeba. Więcej mi nic nie trzeba, czytując polski klasyk. Płyta pokryła się podwójną platyną w Wielkiej Brytanii. Również zajęła 1. miejsce. Uplasowała się w pierwszej dziesiątce w całej Europie, zajmując wiele szczytów list przebojów na całym świecie. W Stanach troszeczkę gorzej. Ale jest to według mnie płyta tak bardzo wysublimowana, że te kompozycje, chociaż i bardzo długie, one po prostu mi się nigdy podczas odsłuchu nie znudzą i zawsze mam po nich niedosyt. Pierwszy utwór na płycie, Telegraph Road, to jest po prostu opus magnum Marka Knopflera, grupy Dire Straits. 14-minutowy kawałek,
Według mnie jest to typowa rywalizacja gitary Knoplera z klawiszem. Ostatecznie wygrywa gitara, ale musi dać fenomenalny, prawie 4-minutowy popis na końcu muzyki, na końcu kompozycji, żeby wygrać z przepięknym klawiszem, jaki po prostu odczuwamy w tej kompozycji. Piosenka ogólnie opowiada o rozwoju okolic oraz miasta Detroit w Stanach Zjednoczonych. Kompozycja według mnie genialna. Drugim utworem znajdującym się na płycie jest Private Investigations. Jest to prywatne śledztwo. Piosenka, która charakteryzuje się wokalem Marka Knoplera tak według mnie szczerym. Jest to taka melo recytacja tekstu. Jest to tak klimatyczna i nastrojowa kompozycja, że uwielbiam słuchać ją w nocy. Na fullu, na słuchawkach. Druga część utworu to jest majstersztyk akustyczny grupy. Fenomenalna gitara. Arcy, według mnie, ciekawe wejścia gitarowe. Tego nie wolno słuchać na samym sprzęcie. To po prostu trzeba mieć dobry sprzęt, dobre słuchawki albo dobry zestaw audio, żeby wyczuć i po prostu wczuć się w tą kompozycję. Przepiękne motto klawiszowe, perkusyjne domyka utwór. To jest coś fenomenalnego. 7 minut, wydane na singlu, wersji oczywiście skróconej. Drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. Tak trudny i niełatwy w odbiorze utwór zajmuje drugie miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii. Kunszt, kunszt, jeszcze raz kunszt. Industrialize, piosenka oparta w całości prawie że na klawiszu, z bardzo prześmiewczym oraz taki powiedziałbym aroganckim wokalem Marka. Według mnie taka piosenka typowa dla przepychanki, ale ta kompozycja po prostu troszeczkę daje nam ochłonąć po tych dwóch arcydziełach. Też dobry utwór. Love Over Gold. Coś przepięknego. Utwór tytułowy, bardzo klimatyczny. Coś z Romeo and Juliet. It Never Rains. Ciche, ale jednak aksamitne zakończenie płyty. Dla mnie 10 na 10, tak samo jak Communique. Pod względem artystycznym, pod względem kunsztu tej kompozycji do Communique, Love Over Gold jest... Communique nie ma żadnego podejścia do miłości nad złotem ważniejszej. Ale dla mnie te dwie płyty są czymś fenomenalnym. Kunszt, kunszt, jeszcze raz kunszt. Powtórzę to jeszcze raz. Wszystkie piosenki skomponowane przez Marka Knoplera oraz również przez niego wyprodukowane. Na uwagę zasługuje również błyskawica, którą znajdziemy na okładce. No według mnie okładka fenomenalna. Chciałbym jeszcze powiedzieć pewną ciekawostkę. Na płycie miał się znajdować utwór Private Dancer. Utwór, który Mark Knopler podarował Tinie Turner. Tą kompozycją Tina Turner wróciła na szczyt. Wydała bardzo słynny, przynajmniej w Stanach, singiel oraz nazwała tym utworem swój studyjny album, który powrócił na szczyt i sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie. To właśnie świadczy o talencie Marka Knopflera. W roku 1983 grupa Dire Straits wydaje album, swój pierwszy album koncertowy, podwójny krążek Alchemii. Dla mnie jest to najlepszy koncert w historii rock'n'rolla. Znajdujemy tutaj wszystkie najlepsze kompozycje grupy wydanych w przeciągu tych wszystkich czterech wcześniejszych albumów studyjnych. Dla mnie brakuje tutaj jeszcze tylko jednego utworu. Where do you think you're going? Mamy tutaj tak dobrą improwizację. Te piosenki są tak długie, tak bardzo powiedziałbym rozszerzone od tych oryginalnych studyjnych wersji. Już nawet nie wspomnę o Sultans of Swing, które ma 10,5 minuty. O Tunnel of Love, które z 8 minut staje się 14-minutową perełką poprzedzoną solówką saksofonową. Kompozycje są dla mnie genialne. Jest to koncert, który brzmi cudownie oraz ma swoją fabułę. Jest to niepowtarzalne dzieło koncertowe. I album zasłużył na uznanie. Prawie 3 lata na listach przebojów Wielkiej Brytanii. Platyna oraz trzecie miejsce na listach przebojów. W Stanach trochę gorzej, ale również złoto. Według mnie fenomen, fenomen, fenomen. Uwielbiam tego słuchać oraz oglądać, ponieważ album został wydany również na DVD. Once Upon a Time in the West, również kompozycja, która trwa, wow, 13 minut.
Telegraph Road, troszeczkę skrócone jednak, 14 minut do 13. Solid Rock, tutaj pokazuje Mark Knopfler, na co go stać z całym zespołem. Private Investigation, klimacik, klimacik, jeszcze raz klimacik. Romeo Juliet, przepiękna, przepiękna, powiedziałbym, przepiękny oczywiście, klasyczny już riff. No, zagrywka, nie riff, na gitarze akustycznej. To jest bodajże bardzo słynna gitara National Steel. Coś przepięknego. Naprawdę. To trzeba mieć. To po prostu trzeba posłuchać za życia, bo taki koncert już chyba nigdy przez grupę nie został nagrany oczywiście, oraz przez żaden inny zespół rockowy, a takich było wiele. Dla mnie jest to fenomen. Jest to mój ulubiony koncert. Uwielbiam również Queen and the Wembley, uwielbiam Pink Floyd, Delicate Sun on the Thunder, kocham Eltona Johna, Live and Sydney Entertainment, oczywiście wersję, bo to był koncert, który rozlokowany był, powiedziałbym, na półtorej godziny koncert z zespołem oraz półtorej godziny występ Eltona Johna z orkiestrą symfoniczną, ale klimat, alchemia, alchemii, to jest coś niepowtarzalnego. To są albumy. To jest album koncertowy dla mnie wszechczasów. Polecam. No i mam też wersję koncertową na DVD. Jest tutaj również dołączony dosyć długi dokumentalny film, w którym właśnie zespół omawia swoje emocje przed albumem. No i oczywiście niezapomniane wersja na DVD nadaje również klimat, bo widzimy jak po prostu ten album został nagrany. Został on nagrany 22 oraz 23 lipca. Były to dwa koncerty w Hammersmith Odeon w roku 1983. Grupa promowała wtedy album Love Over Gold oraz epkę, która została wydana w 1983 roku, która bardzo słynna była poprzez wydany single Twisting by the Pool, ale tej epki niestety nie posiada. Album Alchemy został wyprodukowany, a raczej wydany tylko jeden singiel. Single Love Over Gold, czyli piosenka pochodząca z albumu o tym samym tytule. Wersja koncertowa według mnie była wybitna tej piosenki, tak samo jak i wersja studyjna, no ale niestety singiel nie osiągnął prawie żadnego sukcesu na listach przebojów. Ale to się miało diametralnie zmienić, ponieważ w roku 1985 Mark Knopfler wraz z grupą Dire Straits wydaje najbardziej komercyjny album w swojej karierze. Jest to bodajże chyba jeden z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów. Uplasował się w topce najlepiej sprzedających się albumów właśnie na świecie, bo jego sprzedaż sięgnęła powyżej 30 milionów egzemplarzy oraz w topce sprzedaży albumów w Wielkiej Brytanii. Czy ja mam coś więcej mówić? Bodajże album zdobył 14-krotną platynę w Wielkiej Brytanii, przekraczając 3 miliony sprzedanych sztuk. Tam około 4 milionów. W Stanach 9 platyn, czyli bodajże 9 milionów sprzedanych egzemplarzy. Chociaż myślę, że tam diament na pewno został przekroczony. Kilkanaście tygodni na pierwszym miejscu list przeboju w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach. Kultowe single, kultowe teledyski. Chodzi przede wszystkim o teledysk do singla Money for Nothing, który osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Był to pierwszy i jedyny numer jeden na amerykańskich wykresach. Album zajął pierwsze miejsce w prawie wszystkich listach przebojów na całym świecie. Oczywiście po obydwu stronach Atlantyku dotarł na szczyt. Album otwiera bardzo ciekawa kompozycja So Far Away For Me. Kompozycja bardzo według mnie ciekawa, ostresowująca, luzacka, bardzo letka i fajna, przyjemna w odbiorze. Niestety nie okazała się ona ogromnym sukcesem, ponieważ 19 miejsce na liście przebojów w Stanach i 20 w Wielkiej Brytanii, to jak na Dire Straits, nic takiego rewelacyjnego, chociaż był to też sukces komercyjny. Kolejny singiel, Walk of Life, który notabene posiadam, ten singielek. Prezentuje się on tak. Jest to wydanie bodajże holenderskie, a chyba Vertigo, nie wiem. Jest to bodajże wydanie z roku 1988, ponieważ jest to singiel, na którym mamy trzy kawałki w formie odsłuchu CD oraz jedno wideo, właśnie wideo teledysku do Walk of Life. Singiel zajął drugie miejsce w Wielkiej Brytanii, siódme w Stanach.
bardzo porządne miejsca. No, drugie miejsce to był największy szczyt, jaki Dire Straits osiągnęło na Wyspach, ponieważ Dire Straits wydało dwa single, numer dwa na listach przebojów Wielkiej Brytanii. Chodzi mi o Private Investigation oraz Walk of Life. Siódme miejsce w Stanach. Według mnie bardzo udany singiel i bardzo ciekawa piosenka, która dominuje, która według mnie jest bliźniaczo podobna do piosenki z Love Over Gold. Chodzi mi o Industrial Design, ale piosenka bardzo, bardzo, bardzo powiedziałbym dynamiczna oraz oparta na rytmie klawiszowym, na takich organkach. Bardzo ciekawy rytm charakterystyczny. I tutaj właśnie macie singielek bodajże Fonogramu oraz Vertigo z roku 1985, ale wideo jest z 88. No płyta, no szczyt komercyjności. To jest naprawdę płyta, która może nie pasuje. Nie jest to taka płyta, która mogłaby przypominać wcześniejsze dokonania zespołu, czyli wszystkie utwory pasują do siebie prawie, że jak albumy, brzmią jak prawie albumy koncepcyjne, ponieważ mamy tutaj wiele stylów. Money for Nothing, piosenka, którą poprzedza falsecik Stinga, który wymawia I want my MTV, później charakterystyczny, bardzo przyjemny i ciekawy motyw perkusji. No, chyba jeden z najsłynniejszych riffów gitarowych wszechczasów, czyli riff Marka, wchodzi perkusja i zaczynamy fajne rockowe granie przez bodajże utwór trwa 7 minut w wersji studyjnej całkowicie. No niestety tutaj nie jest napisane, ale jest to dosyć długi utwór. Mamy tutaj takie perełki jak Your Latest Trick z przepięknym saksofonem, Why Worry, przepiękna ballada, Right Across the River, piosenka, która przypomina mi dokonania, powiedziałbym, muzyki. Jest to taka ala muzyka, coś takiego wziętego z drugiego studyjnego albumu Komuniku. Nawet no, piosenka charakterystyczna w rytmie, nawet powiedziałbym, reggae. Mamy tutaj kompozycję The Man Too Strong, również takie etniczne brzmienie. One Word, dosyć sztampowa, ale według mnie bardzo udana kompozycja. Oraz Braden in Arms, czyli klasyk. Klasyk, powiedziałbym, jedna z najsłynniejszych ballad na świecie. Według mnie ma ona tak odczuwalne piętno jak Romeo i Juliet. Braden in Arms oraz Romeo i Juliet to najlepsze według mnie ballady w dyskografii Dire Straits. Płyta wyśmienita. Powiedziałbym, zespół przez ten krążek wszedł na szczyt rockowego Olimpu, zasiadając przy takich zespołach jak Pink Floyd, przy takich zespołach jak Queen, przy Genesis, czy przy zespole takim jak The Beatles, Rolling Stones, Dire Straits dołączyło do tego zacnego grona tym ogromnym sukcesem komercyjnym. Chociaż ja uważam, że już po Love Over Gold na pewno na to zasługiwali. Mamy już 30-minutowy prawie materiał. Miał być 20, wyszło więcej. No ale po prostu chcę to jakoś skrupulatnie, ale jednak szczegółowo omówić dyskografię oraz historię zespołu Dire Straits. Ważną informacją jest również to, że na płycie Love Over Gold po raz ostatni zagrał na perkusji Pig Whiters, zastąpił go Terry Williams. Według mnie płyta udana w 100%. Naprawdę trudno było powtórzyć ten sukces. Kolejny studyjny album grupy pojawił się dopiero za 6 lat, w roku 1991. Ale w przerwie pomiędzy wydaniami albumów studyjnych ukazał się pierwszy krążek kompilacyjny, czyli Money for Nothing Dire Straits. Zapomniałem powiedzieć, że Money for Nothing był właśnie drugą piosenką, która w 100% nie była nagrana oraz nie był 100% twórcą Mark Knopfler, chociaż z tego co wiem, to tak naprawdę wymusiła podpisanie piosenki imieniem Stinga wytwórnia, ponieważ w większości piosenka opiera się właśnie na twórczości Marka. To właśnie czuć i słychać. Pierwszy kompilacyjny krążek. No oczywiście pierwsze miejsce na listach przeboju Wielkiej Brytanii, poczwórna platyna. W Stanach Zjednoczonych jedynie platyna, ale ogólna światowa sprzedaż tego albumu oscyluje w 14 milionach egzemplarzy, co daje mu kwintne miano jednego z najlepiej sprzedających się albumów kompilacyjnych w historii. No okładka według mnie jest rewelacyjna. Jest to oczywiście kadr z teledysku do
album, do singla, no, singla nazwanego, którym no, po prostu Money for Nothing. Ten album tak samo się nazywa jak ten singiel. No i okładka jest kadrem z singla Money for Nothing. Ktoś powie, po co taka komuś składanka, jeśli ktoś ma wszystkie piosenki Dire Straits, wszystkie albumy studyjne Dire Straits. Dla mnie ta składanka jest o tyle wybitna, że mamy tutaj rzeczy, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Przede wszystkim Portobello Belle Live. Jest to odrzut z Alchemii, co według mnie na pewno zasługuje na uwagę. Where do you think you're going? Piosenka w innym, poddana remiksowi. Brzmi ona prawie tak samo, no, co ja mówię. No, ona po prostu jest jeszcze bardziej uproszczona. Jest to taka już typowa, sztampowa, gitarowa, akustyczna ballada, której jeszcze bardziej według mnie dodaje urok charakterystyczne przejście, motywy perkusyjne, rytmiczne, a na końcu mamy powieloną, ale je według mnie jeszcze lepszą solówkę gitarową niż w oryginalnym wydaniu z komunikatu. Według mnie rewelacyjny remix. Również mamy skrócone wersje Private Investigation, Money for Nothing oraz Brandon in Arms, a na uwagę zasługuje przede wszystkim Telegraph Road, 14-minutowy utwór znalazł się na kompilacji. Notabene został skrócony do 11 minut, bodajże do 12 minut, ale mamy tutaj remix, który według mnie zasługuje na uwagę, ponieważ perkusja w Alchemii była taka, powiedziałbym, dobra, ale o jej nie było tak dobrze wyraźnie słychać, a w tym remiksie perkusja normalnie dudni jak powiedziałbym, błyskawice. Naprawdę fenomenalne wydawnictwo kompilacyjne wydane w roku 1988. I notabene jest to jedyne moje epokowe wydawnictwo Dire Straits, ponieważ jest to oryginalne wydanie fonogramu Vertigo z roku 1980. Jest to bodajże wersja holenderska, ale może i Brytyjska, a nie London. To jest oryginalne brytyjskie wydanie. Tak to się prezentuje. Nawet widzimy tutaj jakąś naklejkę. Nie wiem, no ja się za bardzo, aż tak bardzo nie znam na tych naklejkach. To się bardziej znają na takich rzeczach po prostu według mnie fani płyt winylowych, ponieważ to są bardzo istotne rzeczy. Na CD raczej pewnie tak, ale no oczywiście winyl to winyl, CD to CD. 3 lata później, w roku 1991, dla mnie rok jest to bardzo ważny, ponieważ wtedy umiera wokalista mojego ulubionego zespołu, Freddie Mercury, i zespół Queen wydaje swój ostatni studyjny album wydany za życia Freddiego, Innuendo. No a zespół Dire Straits wydaje ogólnie swój ostatni studyjny album o nazwie On Every Street. Według mnie album, no po prostu, przez wielu jest uważany za najgorszy. Ja powiedziałbym, że nie jest to najgorszy album, ale ja bym go porównał na równi z debiutem. Ja wam powiem, Dire Straits nagrało 6 studyjnych albumów i wszystkie krążki są tak dobre, że trudno po prostu ułożyć je w kolejności od najlepszego do najgorszego. Dla mnie najlepszym wydawnictwem jest Communicat oraz Love Over Gold. Później myślę, że dałbym Making Moves, Brothers in Arms, Dire Straits, studyjny debiut oraz On Every Street na równi, w ex aequo. Na ostatnim miejscu. Jest to płyta bardzo dobra, ale według mnie zawiodła jedna rzecz. Mamy tutaj za wiele utworów, jak na Dire Straits przystało, ponieważ na płycie znajduje się aż 12 kawałków. Płyta trwa godzinę. Ktoś powie, 6 lat, mieli czas, żeby to nagrać. Ale dla mnie większość tych utworów po prostu nie prezentuje takiej klasy, jaką wcześniej zespół osiągnął. Czyli po prostu fenomenalna produkcja, bardzo przesiąknięta kunsztem artystycznym, a jak bardzo przebojowa. Mamy tutaj przebojowe piosenki, ale według mnie po prostu zespół niestety powoli się wypalił. Czuć było to, że Mark Knopfler próbował ze swoją solową karierą, którą zaczął już parę lat później, i ta kariera bardzo dobrze mu się rozbujała, o czym świadczy jego bardzo dobrze sprzedający się oraz przebojowy album Selling on the Philadelphia. Mamy tutaj troszeczkę folku, troszeczkę country, trochę przebojowości, ponieważ pierwszy singiel, Calling Elvis, według mnie fenomenalny utwór, jak i fenomenalny teledysk, naprawdę polecam się z nim zapoznać. Utwór, no niestety, nie osiągnął jakiegoś superaśnego miejsca powiedziałbym, w ojczyźnie Marka oraz zespołu. W Wielkiej Brytanii osiągnął bodajże 21 miejsce na listach przebojów.
No ale w całej Europie uplasował się w pierwszej dziesiątce i był to, powiedziałbym, znamienity przebój. Kolejnym przebojowym utworem na płycie jest Heavy Fuel. Piosenka, która według mnie troszeczkę nawiązuje do Money for Nothing, ale jednak brakuje jej tego, powiedziałbym, magicznego haczyka, chociażby tego powtarzającego się w kółko cytatu Money for Nothing. Chociaż Heavy Fuel też pada w ucho. Kompozycje są bardzo udane. Przede wszystkim najlepsze utwory na płycie, według mnie, to jest utwór tytułowy On Every Street, czyli arcydzieło Marka Knopflera, według mnie. Piosenka, która jest bardzo piękna i do końca naprawdę nie pozwala się nam nudzić. A to, co się dzieje pod względem akustycznym i gitarowym na końcu, to jest bajka. Debug, taki powiedziałbym skoczny numerek. Heavy Fuel. Według mnie też porządny utwór, ale Ticket to Heaven. Niektórzy uważają, że jest to utwór przesłodzony, ale według mnie jest to magiczny utworek, przepiękne. Przepiękna balada, przepiękny, powiedziałbym muzyczny lek, antydepresant, tak bym to nazwał. Naprawdę coś pięknego. Płyta w całości nigdy do mnie nie przemawiała, ale jest to znamienite i dobre wydawnictwo. Sprzedało się w około, no był to, no powiem wam tak, nie powieliła ona sukcesu Brothers in Arms, ale sprzedała się lepiej niż wszystkie dotychczasowe albumy Dire Straits przed 1985 rokiem. Podwójna platyna w Wielkiej Brytanii, diament w Francji, platyna w Stanach. Ogólna sprzedaż na całym świecie oscylowała w granicach 15 milionów egzemplarzy na całym świecie. No, rewelacyjny, powiedziałbym, rewelacyjne osiągnięcie komercyjne, no ale brakowało tutaj takich super przebojowych singli. No cóż, to była ostatnia płyta Dire Straits, ale według mnie może nie był to jakiś naprawdę opus magnum. Dobra, kończymy, chłopy, zbierzmy się, zróbmy coś arcygenialnego, ale jest to dobre rockowe granie, jak na Dire Straits przystało. Nic wybitnego, ale duży plus, tak wam powiem. No i tak się właśnie prezentują studyjne płyty tego zespołu. Ja jeszcze mam jedną dla was pokazania, jedno wydawnictwo. Jest to ostatni koncert grupy wydany rok później, 2 lata później, bodajże, zaraz zobaczę, czy się nie pomyliłem, w roku 1990. Chyba trzecim. On the Night. Drugi album koncertowy grupy Dire Straits. Dla mnie to nie jest Alchemii i nigdy nie będzie. Wydany jak w 1993, czyli 10 lat po premierze pierwszego albumu koncertowego. Brakuje tutaj takich klasyków jak Tunnel of Love, Sultans of Swing. Nie ma tutaj nic z komunikatu mojego kochanego, ale mamy tutaj oczywiście piosenki w wersji koncertowej z Brothers in Arms, z On Every Street. Na uwagę zasługuje prawie 10-minutowy Calling Elvis. Romeo Juliet w innej formie niż na Alchemii, 9-minutowej, z innym w ogóle intro. Money for Nothing bez charakterystycznego wejścia perkusyjnego, ale mamy przepiękne Brothers in Arms, które bardzo fajnie kończy wydawnictwo. Dla mnie jest to album dobry, ale do Alchemii nie ma żadnego podlotu, powiedziałbym, podejścia. Złoto chyba w Stanach, złoto w Wielkiej Brytanii. Album dobry. Jak na koncertówkę przestało. Mamy tutaj największe hity i to musi nam wystarczyć. A jeśli chcemy coś wysublimowanego, to polecam włączyć Alchemii. I tak prezentują się moje wszystkie studyjne i te koncertowe i kompilacyjne albumy grupy Dire Straits. Dire Straits razem z Markiem Knoplerem wydały jeszcze dwie składanki. Bodajże Sultans of Swing of the Very Best of Dire Straits oraz Private Investigations, na którym znalazły się największe hity Dire Straits oraz solowej kariery Marka Knopflera. Oraz jeszcze w 1995 roku został wydany trzeci album koncertowy grupy, ale ponieważ został on tylko wydany przez to, że grupa miała podpisany kontrakt z wytwórnią i zobowiązywała się jeszcze do nagrania jednego albumu, więc no po prostu z braku laku musieli coś jeszcze wydać. Chociaż ten album BBC 1978 nie jest wybitny, ale na pewno dla fanów debiutu jest to coś, co musisz mieć, ponieważ znajdują się tam bodajże kilka utworów,
Wszystkie utwory pochodzą z debiutu oraz jeden utwór. To jest dla mnie ciekawostka. Jest to rok 78, a zespół wykonuje Tunnel of Love, wydany 2 lata później. Nie wiem, może Tunnel of Love zostało wydane już, było już po prostu napisane i tylko czekało na wydanie już od roku 78, czyli od debiutu. Ale to jest dla mnie zagadka. Płyta bardzo ciekawa, ale jeszcze jej nie nabyłem. Pamiętam, że kiedyś widziałem ją za 2 dychy w Biedronce, ale było to 3 lata temu, kiedy byłem zafascynowany jeszcze brzmieniem, tylko słuchałem zespołu Queen. Teraz po prostu powiedziałbym, moje ucho przystosowało się do prawie wszelakiej muzyki rockowej. Lubię słuchać Dire Straits, Pink Floydu, Genesis, Phila Collinsa, Queen oczywiście, Freddiego Mercurego, Eltona Johna oraz wielu, wielu innych artystów. Nawet Duran Duran bardzo mi przypadł do gustu, ale Dire Straits chyba jest moim drugim ulubionym zespołem. Tak się prezentuje cała dyskografia studyjna i nie tylko zespołu. Zapraszam do dyskusji. Jeśli materiał się podobał, to oczywiście zapraszam do polubienia oraz zapraszam do subskrypcji kanału. 40 minut chyba nam wyszło, no ale cóż, to jest oczywiście materiał dla fanów grupy i myślę, że nie nudziliście się. Zapraszam do dyskusji oraz do dalszych materiałów, które już niebawem. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.